Siostry, otwórzmy Słowo Boże. Szósty rozdział Księga Sędziów z łaski naszego Pana Chrystusa. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midjańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midjańczyków nad Izraelem, poczynali sobie synowie izraelscy przed Midjańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midjańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owca, ani wołu, ani osła, gdyż naciągali wraz ze swoimi stadami i namiotami i przybywali tak licznie jak szarańca, a zarówno ich, jak ich wielbłądów było bez lików. Tak, iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midjańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu i niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan, Bóg wasz, nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Jaosza, potomka Biezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański, że do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nas nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu, który zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midjańczyków? Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków, przecież to ja Cię wysłałem. On zaś rzekł do niego: ja za pozwoleniem, mój Panie, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy spośród mesjanitów. Do 16 wersetu. Amen. Dziękujemy Panu za Jego Słowo, bo Słowo Pana jest duchem i życiem i przychodzi do serca ludzkiego, szuka, bada i dociera aż do stawów, szpiku i wszystko przenika Słowo Boże. I Słowo Boże przychodzi, aby znaleźć niemoce ludzkie, aby znaleźć to, co jest potrzebne, by poprawić, aby przyszło Słowo Pana i aby poprawić to. Dziękujemy Bogu. I wiele razy ta poprawa jest bolesna. Dziękujemy. Tutaj jest Słowo Boże ze Starego Testamentu. I całe Słowo Boga jest z Boga natchnione. I Stary Testament nie jest kompasem chrześcijanina, ale ma piękne przykłady, które mogą nam pomóc, mogą być przydatne dla nas i są ludzie w Starym Testamencie dla przykładu i dla ujścia. I tutaj lud izraelski, lud, który wybrał Bóg, wybrany, aby głosił cnoty Pana. Jeden lud wybrany poprzez samego Boga, ma imię Pana, wierzy w jednego Boga i wybiera go Pan dla jednego celu. Daje mu cel, mówi mu, że włożę cię do ziemi obiecanej, Chanaan, poprzez walki, wojny i lud izraelski przechodzi przez te wszystkie próby, ale zawsze ręka Pana jest na tym ludzie. Bóg otwiera morza, rzeki, wysyła plagi do Egiptu, rzeczy cudowne,
które przypomina też tutaj Gedeon. I obietnice Pana są tak i amen. To, co obiecuje Pan, wykona od razu. Nie ma obietnicy, której by nie przyjął człowiek w swoim życiu i nie wykonałby. Jest pewne, że to, uczyni Bóg od razu. Ale ten, który składa się na przeszkodę w planie Bożym, przez cały czas jest przeszkodą w planie Bożym, wiele razy jest człowiek, serce ludzkie. Bo tutaj Bóg obiecał, wykonał i dał lud Boży do ziemi tej, której mu obiecał, którą mu obiecał, do ziemi obiecanej. I tutaj byśmy oczekiwali jeden lud w błogosławieństwie Bożym, tam gdzie obiecał Bóg i zamiast żyć wychwalając Boga, niestety widzimy jeden lud upadły, słaby, jeden lud, który żyje w jaskiniach, w lochach podziemnych i to jest plan Boży dla człowieka, dla ludu Bożego, aby człowiek żył w trudności, w smutku, bo ten człowiek jest smutny, jeden lud, który się boi. Ale dziecko Boże nie ma strachu w sercu, bo doskonała miłość, jaka miłość? Miłość do Boga wypędza na zewnątrz bojaźń, a ci ludzie są przestraszeni. Dlaczego? Bo stracili swoją miłość do Boga. Tak przestraszeni, że mieszkają w górach, w podziemnych lochach, w jaskiniach. Jeden lud, który zubożał bardzo. Jeden lud, z którego śmiewali się Midiańczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu. A Bóg co chce? Co robi raczej? Ogradza swój lud ogrodzeniem, ochrania go i tam w środku razem z nimi mieszka Pan. Ale lud, który nie ma ochrony Boga i nie jest to, co chce nasz Pan. Pan chce nas zawsze ochraniać, zawsze chce nas błogosławić. Dziękujemy Bogu za to, ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest serce ludzkie, które przeszkadza Panu. Przeszkadza w planie Bożym. To, co Bóg chce nam dać, cudownego coś. Bo plan Boży jest, aby człowiek Boży nie był człowiekiem schowanym, ale aby był człowiekiem, gdzie światło będzie widoczne dla wielu ludzi, bo będzie świecił. Jest tak jak miasto, które jest postawione na górze, które nie może się schować. Jest w obecności Bożej. Nie chwalebny człowiek na tej ziemi, człowiek bogaty, który ma chwałę. Nie mówimy o takiej chwale, ale mówimy o człowieku, który kosztuje codziennie błogosławieństwo Boże w swoim życiu. I lud izraelski w tym okresie nie znajduje się w takiej sytuacji. I to dlaczego? Dlatego, bo umiłowali rzeczy, które nie będzie się do nich przybliżać, do bogów tamtej ziemi nie będzie się przybliżać. Ludzie Izraelici niestety nie robili tak, z wynikiem czego zubożał. Wpadli w ręce Midiańczyków, nie chcieli zdobyć tej ziemi, tego ludu, bo Bóg zachowuje swoje dziecko. Bóg cię zbawił, pobłogosławił, poprowadził cię tam, co ci obiecał, do Królestwa Niebios i aby ci zostawił tak łatwo. Nie zostawię tak łatwo. Pan będzie walczył. Nie jest, że Pan ukrzyżował się dla ciebie i zapomniał o tobie, ale Pan tutaj pozwalał, że wydał więc Pan w rękę Midiańczyków na 7 lat i pozwala Bóg na próby, aby zobaczył człowiek, gdzie wpadł, w co wpadł, dlaczego się to dzieje w naszym życiu, dlaczego jestem przestraszony, dlaczego jestem bez ochrony, jak jestem przestraszony, powinienem zobaczyć, że może straciłem miłość do Pana. I tutaj Midiańczycy i Amalekici nie przyszli, aby zdobyć ziemię, ale przychodzili, aby kraść. Kradli zwierzęta, wszystko kradli. Zwierzęta. I to był plan wroga, bo wróg chce, aby był nieszczęśliwy człowiek. I co robi? Kradnie. Nie ma możliwości, aby człowiek Boży, który stoi, znienacka w jednej chwili
odchodzi, ale co się dzieje? Powoli się, powoli zubożeje, powoli traci swoją miłość do Boga, powoli traci swoją ufność do Boga, powoli przychodzi wątpliwość. Co to jest? To są Midjańczycy i Amalekici, którzy przychodzili do ludu izraelskiego, ale co mówi Pan? Trzymaj swoją tarczę wiary, która może zgasić strzały rozpalone wroga. I przychodziły Midjańczycy, Amalekici, kradli wszystko. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midjańczyków. I mówi Słowo Boże, że trochę snu, trochę lenistwa i bieda nadchodzi szybko. Jak mężczyzna szybki, jak listonosz przychodzi bieda. Dlaczego? Bo człowiek jak szybko nie wejrzy w samego siebie, co się stanie? Idzie, to przychodzi, pogarsza się sytuacja. Ale dziękujemy Bogu, bo lud izraelski są dziećmi Bożymi i wie, jakie jest wyjście z tej sytuacji. Wie, gdzie ma się zwrócić, gdzie mają wołać. I przyszła godzina, w której wołali synowie izraelscy do Pana. I jak woła dziecko Boże, Pan słyszy. Dziękujemy Bogu. Nie ma możliwości, abyś wołał, abyś modlił się do Boga i aby Cię Pan nie usłyszał. Ale zobaczymy niżej z Gedeonem, bo tam chciałem przystać dzisiaj, że oprócz wołania jest coś, co się bardzo podoba Panu. I jak zawołali, wtedy Pan posłał do synów izraelskich męża proroka. Dziękujemy Bogu. Ma wyjście sytuację. Nie, że nie wie nic. Nie wie, że nie wiedzieli, że zadziała, że wyśle Gedeona. Wiedział o tym Pan. Czyli dlaczego, Panie, pozwalasz na tą sytuację całą, na te trudności w moim życiu? Dlaczego pozwalasz na to? W życiu chrześcijanina nie ma nic przypadkiem, nie ma nic przypadkowego, nie ma, że jest szczęściakiem, czy to jest błogosławieństwo, czy jest coś, co nie jest błogosławieństwem, co nie daje radości, bo karność daje smutek, ale później daje pokój owocu sprawiedliwości. Nic nie jest przypadkowego u człowieka chrześcijanina w życiu jego. Pan oczekuje, aby człowiek został wypróbowany, czy w błogosławieństwie, czy w próbie. I dziękujemy Bogu, bo w próbie nie związujmy tego z niemiłą sytuacją, że przyjdzie do mojego życia choroba, w mojej pracy problemy. To nie są takie problemy. Słyszymy problemy, próby, ale nie wiemy, na co pozwala Bóg w życiu każdego z nas, ale wiemy, że Bóg wypróbowuje codziennie i wypróbowuje w sposób, który przemówi, w sposób, który pomyśli, w sposób, który zadziała, jak zachowa się, jak mu ktoś coś powie. I Job mówi, że w każdej chwili mnie wypróbowujesz i oczekuje człowiek Boży, człowieka Bożego, aby zobaczył, jak się zachowa w takiej sytuacji. I tutaj niżej Pan wypróbuje jednego człowieka, Gedeona. I to jest jeden człowiek, który znajduje się w Ofra. I on jest mężem prorokiem, którego znalazł Pan. I jak to się dzieje, że tutaj znajdujemy go, że się boi, że wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej. Ty mówiłeś, Panie, że wyślesz proroka. My oczekiwaliśmy na niego inaczej. Oczekiwaliśmy w naszym życiu coś innego. I lud izraelski, co do Pana Jezusa Chrystusa, też oczekiwał go inaczej, ale zawsze wyjście sytuacji nie jest tak, jak my oczekujemy, tak jak my to rozumiemy,
bo Pan zna i wie lepiej od nas, co ma zrobić. I tutaj nie znajduje żadnego wysokiego mężczyznę, żadnego mocnego mężczyznę, żadnego mądrego, ale znajduje jednego człowieka słabego, przestraszonego. Ale różnica jaka jest, że ten człowiek miał inne serce jak wszyscy inni, bo w ludzie izraelskim tylko takiego człowieka mógł znaleźć Pan, który ma inne serce od innych ludzi. I jak Pan rozróżnia serce ludzkie, jak jest tak, jak On chce, wtedy go wykorzystuje chwalebnie. Dziękujemy Bogu za wszystko. I ukazał mu się anioł Pański i rzekł do niego: Pan z Tobą, mężu waleczny. Panie, on jest waleczny. Tutaj widzimy, że jest całkowicie inny. Ale człowiek widzi zjawisko, Pan jednak patrzy się na serce. I w pewnym momencie powiedział Pan do Saula, Samuelowi, żeby poszedł i aby znalazł do rodziny Isego, aby znalazł mężczyznę, którego uczyni królem. I zobaczył mężów, braci Dawida wysokich i został też oszukany prorok Boży, Samuel. Ale jak Pan zobaczył to, powiedział mu, że ty widzisz zjawisko, ja widzę sercem. I pomiędzy wszystkimi jego braćmi wybrał najmniejszego, wybrał najbardziej zlekceważonego, ten, który pasł owce. Dziękujemy Bogu. I prawdą jest, że jak czujemy się mocni, wtedy powinniśmy być w niepokoju. Powinniśmy czuć się w niepokoju. Dlaczego? Bo oddala się moc naszego Pana. Nie zostawiamy Pana, aby zadziałał tak, jak chce. Mówi apostoł Paweł, że jak ja jestem słaby, wtedy ja jestem mocny. Ale jak nas widzi mocnych, że nam się udaje, że zrobię to i tamto, jestem pewny, że nam się to uda. Nie bądźmy pewni do niczego, ale zawsze ufajmy głosu Bożemu. Nie bądźmy niczego pewni, jak i zostawimy Pana, aby szedł przed nami, abyśmy my, abyśmy szli po śladach Jego. Dziękujemy Bogu. I tutaj Gedeon rzekł do niego: dlaczego się tak wszystko się nam stało? Ty nie uczyniłeś tego wszystkiego ze swoim ludem, wszystkie te cuda. Dlaczego Pan nas teraz porzucił i wydał nas w ręce Midjańczyków? I teraz zaczął rozmawiać Gedeon. I chciałem powiedzieć o modlitwie, że wołał lud izraelski i Bóg go wysłuchał. Nie ma raczej modlitwy, którą by uczynił człowiek Boży. I powiem nawet, że ten, który nie zna Boga, aby go Bóg nie wysłuchał. I powiedział, że przed przyjściem aby Twoim do modlitwy, Pan wie, co masz w sercu. Wszystko wie, prośby, wszystko zna Pan. Najważniejsze jednak nie jest, aby Pan usłyszał modlitwę, abyśmy powiedzieli naszą modlitwę. Lepiej jest, abyśmy posłuchali, co Pan chce nam powiedzieć. I powiem, że jeszcze lepiej, najlepiej, i jest człowiek Boży, który rozmawia z Bogiem, tak jak tutaj Gedeon. I Bóg chce nas doprowadzić do tego stopnia. Panie, nie chcę tylko się modlić, nie chcę tylko prosić o prośby. Dobrze jest, wszystko to jest dobre. Nie chcę tylko słyszeć Twojego głosu. I to jest też dobrze. I radujemy się, jak słyszymy głos Pana. Ale jak lepiej jest, abym rozmawiał z moim Panem, tak jak Gedeon rozmawiał. Pan nie waha się i rozmawia z Nim. Dziękujemy Bogu. Porozmawia z Nim. Rozwiąże Mu problemy. Dlaczego, Panie, wydałeś nas w ręce Midjańczyków? Przyjdzie i odpowie Mu. Pan nie zostawi go, nie odrzuci go i odpowie mu Pan. Niżej zostanie przekonany Gedeon w znaku, który mu da Pan i podoba mu się, i podoba się Panu, jak rozmawia z człowiekiem. I nie zapominajmy, że człowiek od początku był stworzony, aby rozmawiał z Panem. W raju schodził Bóg,
przy zachodzie słońca i rozmawiał z Adamem i z Ewą. Inaczej teraz, że ludzie oddalili się od obecności Boga i wierzą, że Bóg już nie przemawia, że ten, który dał usta, który dał uszy, nie słyszy ani nie widzi. Dziękujemy Panu, bo przemawia i widzi Pan i słyszy. Dziękujemy Bogu. I tutaj w kościele nie przychodzimy tylko, aby słuchać Słowo Boże, ale aby usłyszeć samego Pana. Dziękujemy Bogu. I tutaj przyjdzie, aby rozmawiać. Dziękujemy Bogu, bo jak Panu podoba się coś, Pan czyni wszystko. I tutaj Gedeon upodobał się Panu. Był człowiekiem, który był przychylny dla Boga. I to dlaczego miał inne serce ten człowiek? I człowiek może zdobyć ten związek, tak jak Dawid, który był według serca Pana, aby był przychylny, aby był upodobany. Czyli jak się stanę tak, jak wykonuję Twoje słowo? Nie tylko. Jeden werset mi się bardzo podoba. Jest to w liście Jana, który mówi: umiłowani, jak nasze serce nas nie oskarża, mamy odwagę przed Bogiem i co wzywamy, bierzemy, bo czynimy to, co Mu się podoba. To, że robię rzeczy, które się podoba Bogu, jest coś więcej, abym czynił tylko Słowo Jego. To, abym był przychylny. Pan był według serca Boga. I co to znaczy, że miał serce, miał zachowanie, te, które miałby Pan na jego miejscu? I człowiek może być w swoich zachowaniach, w swoich czynach, w swoich myślach, w słowach, których powie i nawet w modlitwie. Dawid w pewnym momencie, jak znalazł się uniżony z żołnierzami swoimi, jak odchodził od swojego syna daleko, wtedy wyszedł jeden człowiek i rzucał na niego kamienie, przeklinał go, mówi: synu, ty jesteś złym, i tak przeklinał go. I wtedy powstali żołnierze Dawida i powiedzieli mu: panie, utniemy mu głowę. I miał całą władzę Dawid, mógł powiedzieć: tak, zróbcie to. I kto by z nas nie powiedziałby tak. Dziękujemy Bogu. I najgorsza sytuacja było, jakby powiedział: tak, zróbcie to. Najlepszą rzeczą by było, jakby powiedział: nie, zostawcie go. A Dawid powiedział coś najlepszego: zostawcie to, bo Pan na to pozwala. I to jest zachowanie człowieka, który podoba się Panu. Nie czyni wolę Boga, ale czyni coś więcej. Coś, co by uczynił nas sam Pan. Salomon pokazał się Pan w jego śnie, powiedział mu: co chcesz, abym ci dał? I jak Pan powiedział mu, że co chcesz, dam ci, i kto by poprosił w wieku Salomona to, co wezwał Salomon, bo nie wzywał ani bogactwa, ani śmierci wrogów, ani nic innego, co by wezwał jakiś młody w jego wieku, ale poprosił o mądrość, którą, abym był mądry, aby było słynne moje imię, ale dlaczego? Do Twojego dzieła, abym mógł usługiwać w tym, do czego mnie powołałeś. I podobało się Bogu to, co poprosił Salomon. Dziękujemy Bogu. Ale możemy też być upodobani w modlitwie. Pomodlę się, uczynię Twoją wolę, będę miał kontakt z Tobą, bardzo dobrze, będę miał komorę modlitewną, wszystko to jest dobrze, ale jak ładnie jest i lepiej jest, jak przede wszystkim co robię? Modlę się o braci moich, po pierwsze. Naprzód mojego brata, moją siostrę, pomódl się, pobłogosław go, bracie, Boże. Czyli w wielu sposobach możemy podobać się Bogu.
i na inny schodek możemy wejść. Coś, co chce Bóg. Nie ma Bóg względu na osobę, ale ten, który ma takie serce i wiecie, to serce nie jest pokazywane w Kościele, nie jest pokazywane w Kościele. Bardzo dobrze słuchamy Słowo Boże, wypełnia nas Słowo Boże i mówimy Amen, Panie. Tak, ja to też chcę zrobić, ale jak wyjdziesz tutaj stąd, jak w następnej chwili, co zrobisz? Jak zachowa się Twoje serce po wyjściu z Kościoła? Tak, przyszedł brat, powiedział mi coś, przeszkodził mi, tak, ale to Pan pozwolił, aby zobaczył na Twoje zachowanie, aby zobaczył, jak się zachowasz. Dlaczego to robi? Aby mnie męczył? Nie, aby mnie pobłogosławił. Ja słyszałem wiele razy, że mi się wszystko dzieje, to, co mi przeszkadza i dzieje mi się przez cały czas, to tak mi to robią, to się dzieje przez cały czas. Dlaczego? Bo jeszcze nie zostałeś wypróbowany w tym. Będziesz Dlaczego? Bo chce Cię pobłogosławić Bóg. Nie chce Cię męczyć. Będziesz wypróbowany do kiedy? Aż Ci się uda. Dziękujemy Bogu. I tutaj Gedeon, przestraszony, słaby, mówi, Panie, ja nie jestem mały, ale moja rodzina jest najbiedniejszą wśród Manesytów. Ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan jak ładnie powiedział mu, ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. Wszedł Pan i go wzmocnił i dał mu i pokazał mu, jak chce, aby był Gedeon. I wiedz, że dzisiaj, jak czujesz się słaby, mały, przestraszony, z błędami, z grzechami, Bóg patrzy się na Ciebie całkowicie inaczej. Chce, jak będziesz jutro. I Pan ma cierpliwość, pracuje z Tobą, pracuje z nami wszystkimi, aż uczyni nas mężem walecznym. Nie, abyśmy walczyli przeciwko ciału i krwi, ale inna jest nasza walka, duchowna walka. Dziękujemy Bogu. I Gedeon tutaj, wzmocni go Pan tutaj. Poprosi o znak, da mu Pan, zostanie przekonany. To jest droga chrześcijanina. Nie jesteśmy wszyscy bohaterami wiary, tak jak mówi Pan, i niedowiara przyjdzie, i próba przyjdzie, i zostanie stracona walka, i zostanie ponownie stracona walka, ale walka, aby nie była stracona. Wojna. I wiedzmy, że w tej wojnie nie jesteśmy sami, ale jesteśmy z Panem. Nasza moc nie jest naszą mocą, ale Pana mocą. I Pan to pokaże też Gedeonowi. I później pójdzie walczyć z Midiańczykami. I Pan straci 20... Powie mu, że nie jest potrzebnie tyle wojska i zostawi tylko 300 osób. Dlaczego? Bo musimy zrozumieć, że powinniśmy mu zaufać. Jak coś mówi Pan, Pan to uczyni od razu. Nie patrz się na swoją moc. Panie, jak mi się to uda? Jestem mały, jestem słaby. Tak, tematem nie jesteśmy my, ale aby Pan to uczynił. I co? I Pan daje nam szans, da nam szansę do kiedy? Aż Mu zaufamy. Ale my co mam powiedzieć? My powiemy, Panie, Amen. W Twoim słowie uczynię to, nie przestraszę się. Uczynię Twoje słowo i powiedzmy coś jeszcze. Panie, chcę, abym się podobał Tobie, tak jak mówił Dawid, słowa moich ust i myśl mojego serca, niech się podobają Tobie. Dziękujemy Bogu, bo Dawid powiedział coś innego jeszcze. Panie, wiesz, że to, co mam w moim sercu, to, co raczej przemawiam, nie różnią się z tym, co mam w sercu. Panie, przyszłeś i wypróbowałeś mnie i w nocy, nawet jak spałem, próbowałeś moje serce. I zrozumiałeś to, co ja mówię, bo tematem nie jest, co mówimy, bo mówię, że mówić ładne rzeczy, możemy zwiastować, ale tematem jest, co mamy w sercu. I to, co mamy w sercu, jest to, co chce Pan. Wtedy jest pewne, że Bóg uczyni z Tobą wielkie rzeczy. Bóg niech pobłogosławi.